Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do obejrzenia wideo, w którym będę opowiadała o całej rodzinie Delin. Delina, Delina klasyczna, którą tutaj mam, Delina Exclusive, która wyszła w tamtym roku i dwa lata temu, i Delina ostatnia, Delina Rose. Zapachy od Quentin Bisza, pełne róże, oczywiście oddane róże, ale jednocześnie słodkie, kwaskowate, zadziorne, a jeden nawet taki sensualny, mocno sensualny. I to ja właśnie w zapachu lubię najbardziej. Pierwszy zapach z 2017 roku to w otwarciu właśnie Litchi Bergamotka i rabarbar. Przepiękna, bardzo taka przestrzenna, musująca i niezwykle dziewczęca woda perfumowana. Trwa i trwa i trwa, więc nie martwcie się o to absolutnie, że ona będzie znikała i ona nie będzie w ogóle na naszej skórze e, długo pracować. Mamy tutaj oczywiście odel róży. Róża turecka z przepięknymi akordami piwoni. Ja w ogóle uważam, że róża i piwonia to są takie dwa kwiaty, które fantastycznie się uzupełniają. Róża daje takiej zmysłowości, a piwonia takiej dziewczęcej. Kości, jak zwykle. Piszmo oczywiście po to, aby tą tą zmysłowość tak tak wiecie ocieplić ocieplić obamucić i tak zwięźle ze wszystkim pospinać i oczywiście wanilia. Wanilia, która również jest tutaj absolutnie wyczuwalna, wanilia ciepła, wanilia podana kaszmirowo, bo oczywiście jest też drzewo kaszmirowe. Ale uwaga, jakby już tutaj tych takich kobiecych, delikatnych, subtelnych akordów jest koniec i pojawia się w bazie kadzidło. Z I dlatego ten zapach, właśnie tylko i wyłącznie według mnie, dlatego jest głęboki, jest pracujący na skórze, nie jest absolutnie, absolutnie nie jest infantylny, nie jest taki filiglarny, tylko jest taki właśnie pracujący na skórze. Przepiękne pachnidło. I słuchajcie, na pewno nie przeszkadzające nawet w takie ciepłe dni, na pewno pracujące fantastycznie na skórze, więc wydaje mi się, że warto o tym, o tym zapachu wspomnieć i warto ten zapach poznać chociażby w próbce, żeby samemu ocenić i zobaczyć, jak ten zapach się na skórze potrafi przepięknie przebranżawiać i pokazywać swoje cudowności. Wydaje mi się, że on na pewno, na pewno spodoba się kobietom, które właśnie kochają się w takich typowych słodyczowych, takich, takich kobiecych właśnie zapachach, jak Wergutgar na przykład z różą w roli głównej, czy też jak Angel z Licii Angel Nowa, czy też jak e, w ogóle z piwonią z różą Miss Dior. Myślę, że na pewno się spodoba, jeżeli ktoś, ktoś kocha. Tak od razu, całkowicie, całkowicie mm, przy okazji, powiem, że Delinę bardzo przypomina marka, to Wici, zapach, który dostałam w paczce, i powiem Wam szczerze, że to jest właśnie jednak chyba ta magia różnorodności, bo ten zapach potrafi na skórze wykwitnąć tak, tak troszkę drapieżnie, tak troszkę ziemisto, a Delina potrafi być cały czas kremowa, cały czas potrafi grać tak fantastyczne i takie bogate niuanse. I to jest chyba to. Kolejna delina wyszła w rok później, przepraszam, jak zapowiedziałam wcześniej na początku, że, że wyszła w 2021 roku, nie, nie, wyszła rok później i również Quentin Bishop stworzył, według mnie ona jest najwspanialsza. Tutaj jakby zastąpiono, zastąpiono taką agresywną słodycz gruszką. Jest liczy, jest liczy, oczywiście jest, ale niestety, albo niestety, nie niestety, bardziej niestety, jest też taka świeżość i taka rzeźkość, i taka musująca nota gruszki. Gruszka. Nic się nie stało, nic się nie stało, znikam. I wracam. Gruszka podana e, fantastycznie tak rozwesela całą, całą nutę zapachową. Oczywiście jest też róża. Myślę, że na pewno jest też piwonia. I gdzieś oczywiście w bazie, na samym końcu powiem o najważniejszym składniku, w bazie gdzieś jest wanilia, kadzidło, nuty drzewne i uwaga, bursztyn. Bursztyn, który... Sprawia, ojejku, one są w ogóle, w ogóle totalnie inne. Jeżeli ktoś powie, że one są identyczne, to ja absolutnie się nie zgodzę. Ten zapach jest głęboki, jest bardziej taki ciepły, jest bardziej taki ognisty. Na pewno dwa składniki go różnią mocno. Oprócz tego, że gruszka to trzy składniki: gruszka OUT, czyli agar i bursztyn. I dzięki właśnie tym trzem nutom. Ten zapach jest taki, jakby cały czas płynny, cały czas pracujący na naszej skórze. Jest taki afrodyzjakalny i taki zmysłowy, tak jak lubi aroma. Więc ja go polecam. Ja go, ja go bardzo, bardzo cenię i lubię. Lubię go gdzieś zakładać na jakąś ważną okazję. Ja go zawsze zapamiętam, że go miałam właśnie w tej czy w innej wizualizacji. Więc. Ja jestem za, jestem bardzo za. Jeżeli miałabym wybierać, to oczywiście wybrałabym tę Delinę, Delinę ekskluzyw. Ale uwaga, uwaga. Kolejna Delina, kolejna Delina to już Delina. Niesamowicie przejrzysta. I ja w ogóle uważam, że to jest totalnie trafiona butelka, dlatego że o tyle tamte deliny miały różowe, prawda? Te butelki, takie całkowicie nieprzezroczyste, to ta od razu nam daje znak, że jest lekka. Że jest lekka, że jest przejrzysta, że jest niezwykle taka musująca. I właśnie tak powinny być pakowane perfumy. Powinny nam od razu pokazywać, co tam się w środku znajduje. I tutaj również w otwarciu mówią nam, że jest gruszka i że jest liczy. Również jest piwonia, jest róża w bazie i są nuty też takie wodne, nuty takie myślę, że powietrzne i to się czuje, słuchajcie, nuty powietrzne. To są tak zwane w ogóle nie nuty kalon, nie nuty takie takie jak no, nie chcę się gdzieś tam zagłębiać. Nie takie nuty świeżości, tylko bardziej bym powiedziała nuty szampanowe, takie świeże, musujące szampanowe. Oczywiście mnóstwo takiej zadziory piżmowej, mnóstwo nut y, gdzieś tam właśnie takich troszkę gęstszych, bogatszych. To nie jest też lekkie, lekkie i takie trywolne pachnidło. Nie, tutaj też jest gdzieś akord drzewa, też wetywerii. No niesamowicie bogato. Bogato i uwaga, zobaczcie przestrzennie. Więc ta właśnie wersja Deliny idealnie się sprawdzi do biura, idealnie się sprawdzi dla kobiet, które nie chcą tak emanować głośno zapachem. Będzie to na pewno fantastyczny pomysł również dla. Dla młodszych dziewczyn, czy też dla kobiet, które po prostu chcą być zapachem tak cicho otulona. Dla mnie fantastyczne pachnidło, przepiękne robi woal, przepiękne robi siasz. gdzieś tam zostaje, gdzieś tam jest zapamiętywane. Zdecydowanie deliny są zapachami zapamiętywanymi, na pewno. One są na tyle inne i na tyle esencjonalne, że jednak można je odróżnić i można je gdzieś tam już na Takich drabinie, na takiej drabinie olfaktorycznej gdzieś na stałe umieścić. I dlatego według mnie to jest bardzo zadawalające i to jest takie na pewno, na pewno rozkoł... I to jest na pewno takie. <laughs> I to jest na pewno ciekawe doświadczenie dla każdej kobiety, która będzie w tym zapachu czuła się kobietą. Więc ja jestem na tak, polecam y, najmniej polecam tę pierwszą, najbardziej polecam Flankery, jak nigdy. Uwaga! Więc y, w wodzie perfumowanej ekskluzyw ewentualnie Rose, la Rose na lato, wodzie wiosnę, kwiatowo-owocowa wersja. Na dzisiaj to już tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmiku. Zapraszam jak zwykle do następnego i do usłyszenia. Pa pa!